Boberek, Boberek w nowym daily vlogu, dzisiaj wyjątkowym daily vlogu, bo my właśnie jesteśmy na trasie. Przywitasz się? Łodzi. No, powiedz chociaż dzień dobry. A, dzień dobry, witam. Cześć. No właśnie, słuchajcie, jesteśmy na trasie do Łodzi. Później z Łodzi mamy, tak, jeszcze z Łodzi później mamy kilka kilometrów. I dojeżdżamy do miejsca naszego przeznaczenia, czyli do Łasku. A już Wam tłumaczę dlaczego, ponieważ dzisiaj spełniam jedno ze swoich marzeń. Marzeń z czasów dzieciństwa, a dokładnie prawie 30 lat temu, kiedy miałam 11 lat, razem z moją rodziną wyjechaliśmy z Łasku i przyjechaliśmy do Warszawy, gdzie osiedliliśmy się na stałe. Słuchajcie, historia życia to będzie. Oczywiście ja jako młoda dziewczynka bardzo mocno przeżyłam wyjazd z Łasku, gdzie zostawiłam swoich przyjaciół, gdzie zostawiłam wspaniałych ludzi, moje koleżanki, moich kolegów. No bardzo, bardzo, słuchajcie, mocno to przeżyłam i to tak przeżyłam, że przez pierwsze pół roku mieszkania w Warszawie i chodzenia nawet do podstawówki, nowej podstawówki jeszcze wtedy, płakałam prawie codziennie, w ogóle nie mogłam się zaklimatyzować, nie mogłam przeżyć tego, pisałam listy do ludzi z mojej klasy, z podstawówki, do koleżanek, czy cały czas starałam się utrzymywać ten kontakt i wtedy powiedziałam sobie któregoś dnia, że jak dorosnę i będę starsza, to pojadę do Łasku i odwiedzę ludzi i spotkam się z tymi ludźmi i zrobię to któregoś dnia. I wyobraźcie sobie, jaka jest siła przyciągania naszych myśli. Od kilku dobrych lat kombinowałyśmy z moją siostrą, żeby do Łasku wreszcie pojechać, żeby zobaczyć, jak to miasteczko małe się zmieniło, żeby odwiedzić tych ludzi, żeby się tam zorganizować. I jakiś mniej więcej miesiąc temu nagle stworzyła się grupa na Facebooku, ponieważ w tym roku wszyscy obchodzimy 40 lat i zgadaliśmy się tak, że wreszcie trzeba zorganizować jakieś spotkanie i wreszcie trzeba się spotkać po tylu latach, co powiem Wam też, że to jest nie lada wyczyn, ponieważ okazało się, że większość z nas porozjeżdżała się po całej Polsce. Zwłaszcza, że tak lata kamera, ale tutaj po prostu na trasie te wszystkie dołki i niedołki. No w każdym razie zgadaliśmy się, ustaliliśmy termin i jadę. Tego dnia w ogóle, kiedy to wszystko się działo, tak mi się śmiać chciało, bo ja w ogóle chodziłam taka podekscytowana, nie mogłam w to uwierzyć, że ludzie z podstawówki, z mojej klasy wreszcie się zgadali, wreszcie się sami zorganizowali, sami po prostu doszli do tego, że no musimy się spotkać i to jest niesamowite, bo ja przez tyle lat przyciągałam myślami, że wreszcie muszę pojechać do Łasku, że muszę się z tymi ludźmi spotkać, że tak bardzo, to jest takie, wiecie, takie marzenie z dzieciństwa, że muszę tam pojechać i odwiedzić to miejsce. No i wreszcie się to spełnia. 30 lat potrzebowaliśmy na to, żeby się zorganizować, ale 40 jest dobrym pretekstem na to, żeby się spotkać. No i jestem bardzo ciekawa, jak to będzie, więc jedziemy. Mamy nocleg w Kolumnie, w bardzo fajnym hotelu Kolumna Medical Spa. No, będę tam pierwszy raz po prawie 30 latach. Emocje w środku, nawet nie wyobraźcie sobie, jakie są we mnie. I pewnie teraz część z Was sobie pomyśli, nie no, zwariowała, co to za marzenie, w ogóle o co chodzi i tak dalej. Czekajcie, przerwa, telefon, Massimo. Już. Dziękuję. Więc pewnie sobie, tak jak mówię, pomyślicie, a że zwariowała i tak dalej, ale słuchajcie, no każdy z nas ma jakieś marzenia i moim marzeniem z dzieciństwa, bo oczywiście tych marzeń jest dużo więcej, nawet takich, wiecie, takie marzenia już jako dorosła osoby i tak dalej, ale to moje marzenie z dzieciństwa to było właśnie pojechać tam, zobaczyć, jak zmieniło się, o ile się zmieniło to miasteczko, spotkać się z ludźmi, z tymi, z którymi oczywiście uda się spotkać
powspominać, zabrać Massimo do tego miejsca, gdzie ja dorastałam, gdzie się wychowywałam, do tej mojej podstawówki, pokazać mu to wszystko, gdzie mieszkałam wtedy z rodzicami, gdzie urodziła się moja siostra, bo moja siostra pochodzi właśnie z Łasku i tam przeżyła swoje pierwsze 3 lata. Ach, jestem podekscytowana, ale jeszcze wam coś pokażę, ponieważ w związku właśnie z tym wyjazdem mam tutaj coś takiego i pewnie każdy z was kojarzy takie pamiętniki z dzieciństwa, kiedy to dzieciaki składały sobie życzenia, zapisywały wierszyk i tak dalej. I ja taki pamiętnik mam i dzisiaj go wiozę ze sobą, żeby pokazać ludziom z mojej klasy, z podstawówki, z tymi, z którymi się dzisiaj spotkam, że mam tutaj ich zapiski i to jest rok 1990, czekajcie, zaraz wam powiem, dla Anitki od Ani, mam tutaj Nadię, czekajcie, Dominikę, 1992 rok. Wczoraj. Proszę bardzo, tak, wczoraj. Także jedziemy. Tyle, ile uda mi się nagrać, to oczywiście nagram. Nie wiem, jak to będzie na tym spotkaniu, ale spróbuję wam też trochę pokazać właśnie Łask, to moje miasteczko i te moje wspomnienia z dzieciństwa. Jeszcze wam tak szybko pokażę, jak ten mój pamiętniczek z dzieciństwa wygląda. Zobaczcie, to jest niesamowite, że ja to jeszcze mam tyle lat, ale mówię wam, to były po prostu wspomnienia, to byli cudowni ludzie, to były czasy dzieciństwa, pierwsze naklejki z Donaldem, zobaczcie, 1992 rok, ja tu mam po prostu piękne, o, Iza jest również, piękne zapiski, proszę, Ewelina Kaczmarek, Piotrek, cała masa moich wspomnień. I dojechaliśmy na miejsce. Tutaj się właśnie zatrzymamy na nocleg, czyli w Kolumna Medica. Powiem wam, że to miejsce kojarzy mi się z turnusami rehabilitacji, które spędzałam tutaj jako małe dziecko. Przyjeżdżałam zawsze z wielką ochotą, ponieważ trwało to, te turnusy trwały w ciągu roku razem z kilkoma osobami z mojej klasy, z którymi dzisiaj znowu się spotkam. I tutaj spędzaliśmy kilka tygodni, 2-3 tygodnie właśnie na rehabilitacji. Tutaj jest basen, zaraz wam pokażę, ale to miejsce, to jest tyle wspomnień, to jest niesamowite. Teraz nasz mały pokoik jest mały, ale jest naprawdę piękny, czysty, nowy. Mamy dwa oddzielne łóżka, z czego Massimo bardzo się cieszy. Bardzo się cieszy. Separati. Tak. Proszę bardzo. Però è bello perché guarda che bel giardino c'è fuori. No, zaraz wam pokażę, jak wygląda pięknie widok z naszego balkonu i jeszcze łazienka. Pokażę wam teraz, jaki mamy tutaj widoczek z naszego balkonu. Pięknie jest. Tu jest po prostu pięknie. Tak jak za czasów, kiedy przyjeżdżałam tutaj jako małe dziecko. I ten zapach lasu. No to idziemy teraz do łazienki. Już wam pokazuję, jak tutaj się wszystko prezentuje. Czekajcie. O, jest łazienka. I jestem ja! Szczęśliwa, bo dojechaliśmy cało i zdrowo z małymi przygodami na trasie, ale
Jestem tu, słuchajcie, jestem i nie mogę w to uwierzyć. Słuchajcie, ja jestem właśnie po spotkaniu. Niestety nie mogłam nic nagrać, ponieważ niektóre osoby będące na tym spotkaniu wykonują taki zawód, że po prostu no nie mogłam dzisiaj tego nagrać, ale to było coś pięknego, tego się w ogóle nie da opisać, jakie dzisiaj towarzyszyły mi emocje. Już nie mówiąc o tym, że spotkała nas się naprawdę spora garstka w restauracji, w ogródku na dachu. W pewnym momencie zaczęło lać, przeszła burza, ale to tak padało, że wszyscy mokrzy, w ogóle moje włosy. No szkoda gadać, wszystko mokre, ja się prawie wywaliłam na schodach. W ogóle, no słuchajcie, emocje niesamowite. To jest po prostu... No nie da się tego opisać. Mamy takie cudowne zdjęcia, będziemy mieć takie wspomnienia i powiedziałam, że nie możemy czekać kolejnych prawie 30 lat, tylko musimy się zdecydowanie częściej spotykać, bo uśmialiśmy się tak, że chyba trzeba będzie pojechać na jakiś botoks do Beaty, bo po prostu... No... Chciałabym podziękować wszystkim osobom, które dzisiaj były na tym spotkaniu, z którymi miałam okazję się spotkać, które wiem, że będą oglądały tego dzisiejszego vloga. Za to, że udało nam się to wszystko zorganizować. Ola, Krzysiek, Piotrek, naprawdę mam łzy w oczach i nie jestem w stanie opisać wam tych emocji, które teraz odczuwam, bo kiedy spełniają się takie marzenia, kiedy spotykasz ludzi, których przez tyle lat chciałaś zobaczyć, których pożegnałaś naprawdę, których się pożegnało z takimi emocjami, które mi towarzyszyły jako dziecko. I dzisiaj miałam tę możliwość, żeby dzisiaj ich zobaczyć, przytulić, wyściskać, posłuchać ich historię. Nie mogliśmy się nagadać. Oczywiście większość jeszcze tam została. Ja się ulotniłam, jak to się mówi, angielskie wyjście, na prawie. Bo ze wszystkimi się wycałowałam, wyściskałam i w ogóle. Najchętniej to bym przesiedziała z nimi kilka dni, ale nawet tych kilka godzin nie da się tego opisać. Jestem tak szczęśliwa, że nawet Massimo się ze mnie śmieje, bo pokazuję mu zdjęcia i opowiadam, co tam się dzisiaj działo. Damian, który po prostu wystrzelił na sam koniec przez zdjęcia i sprawił, że wszyscy żeśmy się ze śmiechu popłakali. I Marta, która po prostu wyhaczyła to na zdjęciu. Niesamowite. A teraz jedziemy do hotelu, jedziemy coś zjeść, jakąś kolację. Massimo się wyleżał w hotelu, na basenie, w saunie. Wszystko robiły. Hidromasaż, basen, sauna turka, sauna sikra. Widzicie? 2,5 godziny wykorzystałeś dobrze tak. Czas. Zrelaksowałeś się. Mi się dumnym pysioliwą. No, czujesz się jak rybka. No i bardzo dobrze. I o to chodziło. Ty spędziłeś miło czas, a ja spędziłam jeszcze lepiej. Na początek zamówiliśmy sobie tatara na wypróbowanie. Zobaczcie, jak jest ładnie podane z jajeczkiem. Massimo sobie wziął regionalne piwko. O, proszę bardzo, widać. A ja mam oczywiście winko i jest toast za dzisiejsze zrealizowane marzenie. No i teraz przyszły nasze główne dania. Ja sobie zamówiłam, słuchajcie, gnocchi alla carbonara. Zobaczymy, jak będą smakować. A Massimo dostał puttanesca. Zobaczcie, jaki duża porcja. Mam nadzieję, że się tym najesz, kochanie. Smacznego. Smacznego. Dzień dobry. W drugim dniu naszego wyjazdu weekendowego. Słuchajcie, jest tak przyjemnie. Chłodno, mokro, ale ta cisza i spokój. Pomału zaczyna przebijać się słoneczko, a my się właśnie szykujemy, idziemy na śniadanie, a później będziemy się zbierać i jedziemy na zwiedzanie. Ale jeszcze przy okazji wam pokażę, bo to jest niesamowite, po prostu los i przyciąganie. Co znalazło się w naszym pokoju? Buzkowianka, czyli woda z miasta, z którego pochodzę. Buzka Zdroju. Ale zobaczcie, mamy tutaj w ogóle ulotki. Co można zwiedzać w okolicy? Co można zobaczyć? Jest tego naprawdę bardzo dużo i można się tutaj świetnie zorganizować i obejrzeć wszystko. My co prawda nie jedziemy na zwiedzanie
takich atrakcji turystycznych, które się tutaj znajdują, a jedziemy na zwiedzanie, na wspomnienia dokładnie, czyli szlakiem mojego dzieciństwa, ale naprawdę, jeśli ktoś ma ochotę przyjechać tutaj w okolice Kolumna Łask, to jest co robić. Pierwszy przystanek, proszę. Kto mnie zna, ten wie, że moja rodzina to wojskowi. Pamiątka z lat dzieciństwa. Nigdy nie zapomnę tego miejsca i tego właśnie tutaj samolotu, migu. Teraz wydaje mi się on taki malutki, a jak byłam dzieckiem, to był taki wielki. A teraz pokażę wam kościół. Sanktuarium tutaj, proszę, gdzie właśnie odbyła się moja pierwsza komunia święta. Przepiękne miejsce, przepiękny kościół w środku. I niesamowita podróż duchowa. A tutaj, moi drodzy, znajduje się właśnie moja pierwsza podstawówka. Właśnie ta podstawówka, z którą mam najwięcej wspomnień, czyli szkoła podstawowa numer 1 w Łasku. Pokażę wam jeszcze coś tutaj. Mówię do Massimo, nic się nie zmieniło, chociaż zmieniło się, bo za moich czasów nie było tutaj przystanku autobusowego. Ale to jest właśnie ta droga, którą pokonywałam jako dziecko i chodziłam sama do szkoły. I nadal te drzewa, te przejścia tutaj, no po prostu wracają niesamowite wspomnienia. A do szkoły zawsze wchodziliśmy tędy, o tutaj, gdzie jest brama. Nie z tamtej strony, gdzie pokazałam wam na samym początku, tylko właśnie tą bramą tutaj. I przechodziło się następnie tutaj tym wejściem. I tutaj było wejście do szkoły, wchodziło się z którejś z tych stron, o ile dobrze pamiętam. Natomiast tutaj widzicie boisko. I ono jest naprawdę bardzo, bardzo duże. Teraz chyba na tym boisku już nic tutaj się nie dzieje, ale jeszcze za moich czasów biegaliśmy, szaleliśmy tutaj po tym boisku. Rany, nawet nie wyobrażacie sobie, jakie to są niesamowite wspomnienia. No i ta szkoła. Patrzcie na to. Tyle lat minęło, a ja jestem tutaj prawie po 30 latach. Teraz jedziemy w kierunku naszego domu, mojego pierwszego tutaj domku, ale tutaj właśnie wczoraj się spotkaliśmy całą ekipą. O, w tym oto miejscu. A jedziemy teraz drogą, którą właśnie pokonywałam, idąc jako dziecko do szkoły. Massimo, jesteś tutaj strada, kiedy ja faszywo naraz kłona. Tak, codziennie, no od poniedziałku do piątku. Dojechaliśmy, moi drodzy. I to jest właśnie blok, jak on się zmienił, w sensie kolorystycznie. Za moich czasów był czarny, a powiedziałabym szary. Ale to jest właśnie klatka. I tutaj, o proszę, te dwa okna. To jest to było nasze mieszkanie. Tutaj znajdował się pokój mój i mojej siostry, a tutaj jest kuchnia. I teraz jak się odwrócimy w tą stronę, to tutaj jest taka droga, którą pokonywaliśmy idąc do moich znajomych. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że tutaj właśnie na samym rogu jeszcze są nawet niesamowite to jest. Tutaj był taki znak, że nie można było wjeżdżać. Ta droga była oczywiście cała z piasku i tutaj stał taki malutki sklepik i drzewo, na które non-stop wchodziliśmy. Ja, Piotrek, Iza i bloki naszych znajomych. Zaraz tam spróbujemy się dostać, chociaż widzę, że tędy nie można wjechać, ale pojedziemy w drugą stronę. Natomiast tutaj cała ta droga, w ogóle przedostatnia klatka, klatka Izy, mojej koleżanki z czasów dzieciństwa, a tutaj w ogóle, w tym miejscu, była ustawiona ławeczka, na której przesiadywaliśmy. Między innymi ja, czasami Iza, pojawiała się tutaj Kasia, którą serdecznie pozdrawiam, a z kolei tutaj widzicie moje przedszkole.
Właśnie. Moje przedszkole, ponieważ my do Łasku przeprowadziliśmy się, jak ja miałam 3 lata i tutaj właśnie też w tym przedszkolu dorastałam. I razem z Piotrkiem przesiadywaliśmy, przeskakiwaliśmy właśnie tutaj przez te ogrodzenia, które były zdecydowanie niższe i mniejsze. Zresztą wczoraj dowiedziałam się na tym naszym spotkaniu klasowym. Rzeczywiście te ogrodzenia zostały wymienione, ale pamiętam do dziś, jak przełaziliśmy przez te ogrodzenia i wskakiwaliśmy tutaj do parku na te wszystkie zabawy, które tutaj były dla dzieciaków. No i to nasze przedszkole, które cały czas istnieje. Droga. No i co? I zmieniło się. Rzeczywiście się zmieniło, bo widzę, że postawili tutaj jakiś sklep. Zresztą moja mama nawet mi wspominała, że tak, tutaj się pobudowało, bo tutaj był pusty plac. Ale wspomnienia. Cudowne wspomnienia. Nawet słońce wychodzi. Dobra, jedziemy dalej. A tutaj z kolei był park. Nadal jest to takie maleńkie miejsce, chociaż w moich czasach wszystko tutaj było pięknie ogrodzone, ale widzę, że została górka. Ojejku, przepraszam. Została górka. Już wam pokażę. Fontanna, która też tutaj była przecież tyle lat temu. I górka. Widzicie tę górkę tutaj? Z tej strony zimą. O! Z tej strony tutaj, zimą, zjeżdżaliśmy na sankach. Tata nas tutaj przyprowadzał, zjeżdżaliśmy na sankach, ja z moją siostrą. I nieraz prawie wybiłam sobie tutaj zęby na tej górce, właśnie zimą. A i tutaj była też taka furtka, gdzie można było wejść. I jeszcze za moich czasów były posadzone tutaj krzewy róży. I pamiętam zawsze latem po prostu był niesamowity zapach, bo te róże kwitły i można tutaj było przychodzić, latem się opalać. Wszystko było pięknie zagrodzone, żeby się tutaj dostać do środka. Ale nadal widzę, że mieszkańcy dbają o to miejsce i wygląda ono przepięknie. O! Proszę, słynna górka, z której zjeżdżaliśmy na sankach. Teraz jedziemy sobie tutaj wokół bloków i mówię do Massimo, jakie to wszystko jest teraz krótkie i małe. A przecież ja tu kilometry robiłam. Tutaj jest blok, gdzie mieszkała Ola. Ola, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Twoja klatka. Tam dalej Ewelina. Ania Węgier, Dominika Muzyka, która się później przeprowadziła do tamtego bloku, który jest tutaj. Rany, po prostu, słuchajcie, co za emocje. Niesamowite to jest. Tak, Massimo, tutaj nie można wyjechać, ale możemy pojechać tutaj z tyłu. A tutaj kiedyś chodziliśmy na działki. Tak, i Massimo, pojedź w tamtą stronę teraz. Tutaj chodziliśmy na działki i powiem wam lepszy numer. Tutaj z tyłu się wchodziło i była taka działka, gdzie ludzie mieszkający tutaj niedaleko. O, zobaczcie, ogródki. O, proszę, jeszcze to jest. Zobacz, Massimo, ogródki działkowe, nadal to tak się nazywa. I słuchajcie, moja mama przychodziła tutaj i kupowała mleko od krowy. Mleko od krowy w szklanych butelkach. I przynosiła nam je do domu i jeszcze wszystko pamiętam. I te szklane butelki jeszcze miały takie wieczko zrobione z metalowej folii. I to się właśnie tam wchodziło na te działki i tam mama brała to mleko od krowy, od tych ludzi. Wow, po prostu wow. Możemy wracać do domu po tych niesamowitych emocjach. Koniec Bambina. Nie, teraz no, koniec Bambina. Adulta. No tak, czas wrócić do rzeczywistości. Massimo ma rację, do czasów dorosłości, ale spełniło się, jeszcze raz to powtórzę, spełniło się moje marzenie z czasów dzieciństwa i po 29 latach, prawie 30 latach odwiedziłam z powrotem Łask, który tak bardzo chciałam zobaczyć. Spotkałam ludzi, których tak bardzo chciałam zobaczyć. Nie wszystkich, co prawda, bo nie wszystkim udało się wczoraj być, ale tym, których widziałam, niesamowicie dziękuję za to spotkanie. Te emocje, które nadal mi towarzyszą, Łask się kompletnie nie zmienił, chociaż się bardziej rozbudował i te wszystkie miejsca i zdjęcia, które porobiłam, i niesamowita pamiątka
i wrócę tutaj na pewno jeszcze nie raz. Tak sobie postanowiłam. Tak, Massimo, przyjedziemy tutaj jeszcze na pewno nie raz. A jak nie z Massimo, to na pewno wrócę sama. A już dzisiaj też rozmawialiśmy o tym, że trzeba wykombinować kolejne spotkanie klasowe, może w innym miejscu, ale łask, te emocje, jestem przeszczęśliwa. Teraz czeka nas droga i powrót do domu, do Bibetty. Także jedziemy!